Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko. Temat motoryzacyjny. Tym razem chciałbym opowiedzieć w tym odcinku o najtańszym nowym samochodzie rodzinnym, czyli takim, w którym można pomieścić się w 4 osoby, w 5 osób, w 3, 4, 5 osób z bagażami. Takich samochodów, najtańszym nowym oczywiście samochodzie rodzinnym, takich samochodów wbrew pozorom na rynku nie ma za dużo. Wybierając powiedzmy jakieś inne marki, od razu cena szybuje gdzieś w okolice 45-50 tysięcy w najtańszej wersji. Oczywiście na rynku jest kilka opcji do wyboru. Ja chciałbym się skupić oczywiście dla najtańszej. Jak wiadomo, rodziny w Polsce nie dysponują za dużymi budżetami, także chciałbym omówić najtańszy samochód rodzinny, jakim jest Dacia Logan. Oczywiście jest wersja też Sandero, ale Sandero jest kilkaset złotych droższe. No i zobaczymy. Tutaj mamy najtańsza wersja za 29 900, aczkolwiek jest to wersja z dyżakami czarnymi, bez klimatyzacji, szyby na korbę, także nie ma wyposażenia w ogóle praktycznie. Aczkolwiek jest możliwość kupienia takiego samochodu. No i dobra, pobierzemy cennik. Tutaj się cennik jeszcze w Loganie się chyba nie zmienił, ale on się zmieni, bo tam silnik dojdzie. Ogólnie można powiedzieć, że teraz akurat w promocji można kupić serię limitowaną Open za 33 750. Jest ona dosyć dobrze wyposażona. I dokupując do tej wersji, tutaj w opcji mamy klimatyzację manualną, bo tak to praktycznie wyposażenie: centralny zamek, elektryczne szyby, światła przeciwdzielne nawet ma, jest, czyli doposażając powiedzmy 1000 zł, mamy za 34 750 minus jakiś tam drobny rabat zawsze. Akurat w Daci tych rabatów specjalnych nie ma, ale tak powiedzmy od 1 do 3% można w przypadku Logana uzyskać, czy to w gratisach jakichś, czy to nie wiem, w jakichś akcesoriach powiedzmy, czy w jakimś rabacie na usługi serwisowe. Do tego możemy dokupić, jeżeli chcemy, oczywiście nie chcemy lakieru białego, który jest darmowy, możemy dokupić lakier metalizowany w promocyjnej cenie, brązowy turmalin za 850 zł, także jest to dosyć dobra cena jak za lakier metalik. To jest taki kolor, także dosyć fajnie będzie wyglądał samochód. No i w cenie praktycznie 34 750, czyli 35 tysięcy około, jeżeli dokupimy powiedzmy metalik 35 500, mamy nowy samochód z silnikiem, prostym silnikiem benzynowym, powiedzmy rodzinny bagażnik ponad 500 litrów, obszerne wnętrze, także na pewno w innych markach powiedzmy, chcąc kupić taki samochód rodzinny, musimy dopłacić od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy. Bodajże na później, najtańszym później po tym samochodzie jest Peugeot 301, ale tam się też ceny pozmieniały trochę, także też wychodzi cena powyżej 40, chyba jakieś 42-3 tysiące chyba. No i mamy Fiata Tipo nowego za 43 200, no ale patrząc tutaj na tą cenę, to praktycznie wychodzi 9 tysięcy z klimatyzacją. Jak dokupimy, wychodzi 9 tysięcy i tak drożej, także Dacia Logan na pewno jest najtańszym nowym rodzinnym samochodem, także spokojnie mogę ją polecić. Miałem taki samochód w wersji kombi, oczywiście w poprzedniej wersji z 2010 roku, z silnikiem 1.5 DCI, bezawaryjny, małe spalanie. Ten silnik oczywiście benzynowy będzie spalał więcej, ale tutaj mamy na przykład w danych technicznych cykl miejski 7.4 i mieszany mamy około 6 litrów, powinien nam się zamknąć taki samochód z takim silnikiem. Przyspieszenie oczywiście nie jest za rewelacyjne, ale do tras powiedzmy polskich, czy to na autostradę, bez problemu się rozpędzimy do prędkości. No i wymiary samochodu: 4,35 m właściwie długości, wysokość 1,52 m prawie, czyli dosyć wysoki samochód, przestronne wnętrze, pojemność zbiornika paliwa i pojemność bagażnika 510 litrów. Także
Na pewno samochód warty polecenia z tych najtańszych. Jest to najtańszy nowy samochód rodzinny. Oczywiście w kolejnych odcinkach opowiem może o najtańszym w ogóle samochodzie rodzinnym, ale ten ze względu właśnie na cenę będzie też praktycznie w tamtym odcinku też się znajdzie tak naprawdę, bo wielkościowo i objętościowo tego samochodu praktycznie w tej cenie nic nie jest w stanie przebić. Także jeżeli ktoś szuka nowego, sporego samochodu rodzinnego, powiedzmy, nie chce mieć problemów z używanymi, przejeżdża tych kilometrów sporo, żeby mu się opłacało, powiedzmy, kupić nowy samochód na kilka lat. Także na pewno mogę polecić ten model. Możemy wybrać oczywiście Sandero, ale Sandero będzie miało mniejszy bagażnik, także bardziej użyteczny, bo klapa w hatchbacku, ale tam są ceny bodajże 1000 zł chyba wychodzi drożej, także tutaj będziemy mieli w tej cenie już klimatyzację. Także to by było na tyle w tym odcinku motoryzacyjnie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów, zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam.